Witam wszystkich serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Beer Factory. W poprzednim filmie, no nie, Francis. W poprzednim filmie właśnie go też ubiliśmy. Do tego odblokowaliśmy podziemny browar. Zatrudniłem pracownika, któremu dałem robotę i zarobiliśmy troszkę pieniędzy. No ale dobra, lecimy dalej. Trzeba ubić go znowu. Idę po ciebie. Ale pierw kawa. Sprawdzę, czy mogę muzykę. Już i tak jest mocno przyciszona. Jak Francis się pojawia, to na maksa jest. Dobra, kawkę muszę wypić. Nie mam pieniążków, kurde. Ciekawe, jak często on się będzie pojawiał. Kawa i idę zlać go. Tu widziałem gdzieś worek. No, pędzimy. Tu gdzieś był worek? Pewnie, że jest. Jeden muszę mieć zostawiony. Gdzie on jest? Czekajcie. Tu muszę drożdże pewnie przynieść. No tak, bo pozamawiałem pod koniec poprzedniego filmu i chmiel i... No przejdź sobie. Gdzie on jest? Nie widzę, a tam jest. Lecimy po niego. Francis? Coraz silniejszy. Wow. Mary, Mary. No kurde. Ale z niego przynajmniej są jakieś nagrody. V8. A worek niech tu leży. Nie wracaj zbyt często, chłopaku. A od tej strony nie otworzę. O kurde, muszę znowu iść w tą stronę. No tak, nowy dzień. Za każdym razem, gdy się zapisuję i wczytuję grę, no to zaczyna się jakby od rana. Nieważne, co robiliśmy. Tak to tutaj działa, trzeba wszystko pootwierać. A ty, koleżko? Kurde, naprawdę? Nie możesz tego rozładować? Nie mogę. Dobra, dobra. No to idź stąd. Tam to zrobię. Brum, 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 brum. Autko czeka. To niech czeka. O proszę. To jest chyba chmiel. A tamta paleta wyparowała. Gdzie ona wyparowała? A, jest tutaj, świetnie, wyładowana. Tak muszę to chyba robić. Pięknie. Mam chmiel. To niech sobie tu leży. Ty już możesz zawijać, kierowca. Być. Mam pudełko drożdży. I miałem je zanieść. Ziu. O cholera. Takie trochę duże te pudło. Leży. Rozpakuj karton drożdży. To pewnie ten, o ten chodzi. Napełnij zbiornik pokruszonym słodem. W tym celu otwórz drzwi na górze zbiornika.
Zostaw. Na górze. Otwórz drzwi na górze zbiornika. Pokazuje mi tutaj gdzieś. Może tu? Dobra, już wiem, o co chodzi. Tu możemy schody zamontować. Więc robimy to. Tam nie wejdą, nie? O, wejdą. Oj, trochę się zlały tam. A zobaczyć, czy jest przejście. Nie no, gitara jest. Jest pięknie. Dobra, napełni zbiornik pokruszonym słodem. Tylko, że to są drożdże. A ja nie mam chyba pokruszonego słodu. I mnie nie stać. Zobaczę, zobaczę. Dostawa. Surowy. Surowy jest tańszy na pewno niż pokruszony. Oho, połowę. Dyszka. To co na trzy worki mnie stać? Zwrot pieniędzy. Ciekawe, kiedy ja mam to zwrócić. Na razie nie mam. Zabrać 7,5 tysiąca? No dobra. Dawać w posiadaniu. Osoba fizyczna jest zainteresowana twoim przedsiębiorstwem i chce w nie zainwestować. Będę musiał to wszystko zwrócić. O, to mniejszą mogę zwrócić. Za te pieniądze. Bo tu mam dużo pieniędzy teraz. No i dobra. To kupię tego. Nie wiem, ile to jest pełna paleta. Tak, żeby nie było dwóch palet. 20 chyba 4. To jest pełna paleta? Tak mi się wydaje. Tyle kupię. I musimy go pokruszyć. O, jaka ładna kanapa. No dobra, ja już tam się ustawię. Tylko żeby nie wjechał mi w chmiel. No bo on tak niepewnie jeździ, ten kierowca. Wiem, wiem, widzę, że jesteś, widzę, widzę. Jest jedna paleta? Jest jedna. Kiepsko, no ale dobra, to się poprawia. O, no i pięknie. O, siedzi. Mamy to. Możesz, kierowca, jechać. Opsa. Wózeczek. Jedziemy. Ale pięknie. Derek, robota. $22 mam mu zapłacić. Chyba zwariował. Jak ja na kredycie lecę. Zaległe pensje. Muszę zobaczyć, gdzie to się w ogóle opłaca. Wieżaku, chodź. Piszemy ci pracę. Odpalę ci maszynkę, bo tylko ja mam kluczyk. Będzie pracował, czy nie będzie pracował? O, o.
mu jakoś pomóc? O! Jest, jest, naprawił się. Świetnie. Ja to przyspieszę. Wytrzymam ci. Ale to chyba bez różnicy, on pracuje tak, takim samym tempem. No dobra. Muszę poczekać na pokruszony sód. To w tym czasie to chmiel sobie przerzucę bliżej, bo może też tu będzie potrzebny. Jedziemy. Mam. Ajajajajaj. Oj, oj, i co teraz? O kurde. Można rozwiązać to w taki sposób. Bardzo łatwy. Tada! To jest pomocne. Nie oceniajcie mnie. Proszę. Staram się jak mogę. Dobra. To zostaw to. Ty Derek, nie chcesz się zamienić? Ja powrzucam te wory. Chyba jest. Jest, siedzi. Takie troszeczkę niebezpieczeństwo stwarzam, ale jest bliżej. Dobra, jest bliżej. O, jeszcze poprawiłem tą paletę. Patrzcie, jak ładnie. Chodź, 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 chodź. A, muszę cię przypisać. Chodź, chodź, chodź. Nowa robota. I jedzie. A ja pobawię się dalej tutaj. Tu mogę popchnąć. Dobra, bo ja też nie wiem, gdzie to będzie szło. Wezmę jeden worek, tak żeby zobaczyć, o co chodzi. Padł. Chyba brakuje dużo więcej, co? Jak tutaj to dostarczyć? Tu mogę wózkiem wjechać. Dobra, sprawdźmy, gdzie to prowadzi. A, tędy będę musiał. Jak się zrobi cała paleta. Ja idę sprawdzić, gdzie go mogę opłacić, mojego pracownika. Na pewno gdzieś mogę. Mogę go ulepszyć, stać mi na jego ulepszenie. Jak zapłacić mu pieniążki? Oto jest pytanie. Może przy komputerze? No bo ja mu ewidentnie wiszę 22 dolce. Pracownicy, zwolni. O jest, zapłać. No. A ty kim jesteś? Halo? Ja cię tutaj nie wpuściłem. Się rozgląda, no nie ma, czysto jest. Ej ty, sprzątaj to, szybko sprzątaj. Szybko, szybko sprzątaj, czyszczenie, czyszczenie, już. Ja mam uprawnienia. Pięknie.
Oho. Siedzi. Raport. Jest to, mówiłem. Oj, to nie ja. Nic się nie wydarzyło. Nie mogę do przodu jechać. Coś się zepsuło. Czy się znowu ustawienia zmieniły? Nie, nie zmieniły się. O kurde, ja koła nie mam. A, zapadł się pod ten. Napraw pojazd? Zepsuł się. Naprawiłem go, że wyparował. No napraw. Nie mogę. Dobra. O, jest lepiej. Zaraz wyjdziesz. Nie wiem, czy takie rzeczy się ogólnie zdarzają każdemu, czy to tylko ja mam takiego pecha. No dobra, pewnie jak włączę i wyłączę grę, to się naprawi. Ale dobra, jak włączę i wyłączę grę, to będę musiał z powrotem wszystko otwierać. Wszystkie drzwi i wszystko. To... Ale ciakiem tam jechać? O kurde. No nie. Napraw się. A czy przy komputerze mogę jakoś naprawić? Jak jest wózek widłowy? Oho, koła. Mam podstawowe. Aha, to tylko takie kolorki możemy zmieniać. No dobra, ale bardziej... A jest silnik. Propan. Ej, są różne rzeczy tutaj, będę musiał... Brak zużycia paliwa. Proszę bardzo. Konstrukcja. Podstawowa. Aha, bo zdobyłem te rzeczy. No tak, spoiler. Zero. Koła nie znalazłem nowych. I neony. No. Piękny jest teraz. Spoiler jest. Tylko nie zmienia to faktu, że nie użyjemy sobie teraz wózka. No nie gadajcie, że ja z tym będę musiał. No dobra. Jeszcze za wcześnie, żeby kończyć odcinek. Mam nadzieję tylko, że on się mi naprawi, gdy odpalę na nowo grę. A tymczasem sobie pojedziemy paleciakiem. Jedzi? Jedzi. W sumie tyłem jest szybciej. Mi się przynajmniej wydaje, że szybciej tak pędzi. Lecimy. Opsa. Nie, no nie jest źle. Fajnie, że te darmowe półki dostałem. Ej, tam widzicie? Tam jest... Drożdże mi lewitują. Złazić, już złazić. Na dół. Ile razy mam powtarzać? Ops. Fajno. Ja bym tutaj tego przypisał, dybka. Oj, teraz coś się... Goni mnie. O, dobra. Niech tam leży, później to poprawię. Oj, kawa mnie puściła. Tutaj chyba jest ekspres. Dawaj kawę, dawaj, dawaj. Ja myślałem, że to kosztuje stówę, a to kosztuje tylko $1. Także mogę chlać i chlać tej kawy. Nowego, Derek.
pewnie w kuchni, jak zawsze. Chodź. Chodź, chodź. Lecimy tutaj. Nie, lepiej u góry, tam masz rzucać. Ale tu nie można nic. A, myślałem, że będziesz mógł tu rzucać. Poczekaj. Na półeczkę. On nie wie, co robić. W sumie ja też nie wiem, co on ma robić. Czekaj, bo jakbym narysował tutaj... Ile to kosztuje? 25 dolców. Na tym nie mogę. Chyba paleta mi moja przeszkadza. Czy to tak będzie działało? Nie mam pojęcia. Taka próba. Nie, tu schody nie. Oj. Dobra. Leży. I wowar. Muzyka się wyłączyła. Ciekawe, czy się włączy. A turbo cisza jest teraz. Dobra, on się jakoś zablokował. Ale zaraz może pójdzie. Może jak z nim pogadam. Ja ci pokażę, patrz, idę i wyrzucam tu. O, dwa wystarczyły. Nie rzucił worek na ziemię. Głowa go boli. Teraz mamy napełnić zbiornik pokruszonym chmielem. I muszę kruszyć ten chmiel. Ale dobra, skończę odcinek, ponieważ mam nadzieję, że jak włączę i wyłączę, to się wózek naprawi. On dalej tu jest. O, myślałem, że wyskoczył. Jest wyżej. No dobra, słuchajcie, kochani. W tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, siema!